Wielu raperów twierdzi, że nawija z pasji, jednocześnie sprzedając tysiące płyt i setki koncertów. Prawda jednak jest taka, że to każdemu zależy na większym czy to mniejszym sukcesie. Czasami jednak pomimo chęci, masy skilli i niesamowitego potencjału, sukces nie przychodzi. Cześć, siema, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Suma, a w dzisiejszym materiale porozmawiamy sobie o raperach, którzy nie mieli okazji albo szansy przebić się do szeroko pojmowanego mainstreamu i zniknęli, czy to tak całkowicie, czy po prostu troszkę. Zapraszam do filmu. Wydaje mi się, że to najlepszy przykład, jak pomimo masy skilli można nie osiągnąć sukcesu. Kiedy w ostatni dzień roku 2013 dostaliśmy album Płyta Roku od Eripe i Quebo Nafide, słuchacze oszaleli. Dwóch nowych, świetnie zapowiadających się graczy. Wydawało się, że to kwestia czasu, kiedy ta dwójka podbije polską scenę. Dzisiaj z perspektywy czasu, po 10 latach, wiemy, że Quebo Nafide stał się wręcz ikoną polskiego rapu, a Eripe... No właśnie, reprezentant krakowskiej Patokalipsy co prawda nie mógł się pochwalić wybitnym wokalem, a jego flow było zaliczane bardziej do tych kwadratowych, jednakże wyróżniał się on swoimi tekstami, w których linijki były dosadne i genialnie poskładane. Niestety moim zdaniem to właśnie ten brak flow spowodował, że Eripe nigdy nie mógł się przebić do szerszego grona słuchaczy. Tym bardziej, że od dłuższego czasu obserwowaliśmy już wchodzenie melodyjnego rapu. Rap stawał się coraz bardziej melodyjny, coraz bardziej stawiający na melodię i flow niż tą dosadność w tekstach. Od lat próżno szukać efektów twórczości krakowskiego rapera. Jego ostatnia płyta, którą stworzył wraz z Mario Kontrargumentem, pod niektórymi utworami nie przebiła bariery 50 tysięcy wyświetleń. A sytuacji na pewno nie pomogło miejsce wydania albumu, jakim był kanał Patokalipsy. Aktualnie Eripe zbiera około 70 tysięcy słuchaczy miesięcznie na Spotify. To jeden z raperów, który zapowiadał się na czołówkę postać budującej wtedy pozycję SB Mafii. To raper, który zbierał wielomilionowe wyświetlenia, a słuchacze zachwycali się jego kunsztem przelewanym na linijki. Moim prywatnym zdaniem to aż naprawdę niesamowite, że człowiek z takim talentem do rapowania nie osiągnął żadnego szerszego sukcesu. Ogromnym zaskoczeniem była dla wszystkich informacja, że Tomp opuszcza SB Mafię i Stopro Rap, aby stworzyć własną ekipę. Od tamtej pory na dobrą sprawę było tylko gorzej. Momentem, od którego kariera Tomba zaczyna lecieć tylko w dół, to tak zwana akcja niemiecka. To sytuacja, która miała miejsce przy premierze mixtape'u Wystudzony Temperament Vol. 2. Fani wtedy wpłacili pieniądze na preorder, na który musieli czekać 2 lata. Żeby tego było mało, Tomb powtórzył tą sytuację przy Wystudzonym Temperamencie Vol. 3 i zrobił dokładnie to samo. Jeśli mnie pamięć nie mieli, Wystudzony Temperament 3 to jest chyba 2016 rok. Płyty chyba zostały wysłane w 2020 roku, po walce na fejmie, coś takiego. Kontakt z raperem urwał się dzień po planowanej dacie premiery płyty. To był definitywny gwóźdź do trumny. Zaufanie nawet największych fanów zostało zniszczone. Potem pojawiały się disy, czy to na BDS-a, czy na Śliwe, a nawet przepychanki z Filipkiem, które skończyły się w Fame MMA. I to dopiero wtedy, czyli po 4 latach, Tomb przyznał, że po walce wszystkie płyty zostaną dostarczone. Muszę się zapytać na sam koniec, bo dużo osób o tym pyta, czy za pieniądze swoje MMA dostaną wszyscy twoi fani płyty? Zostaną, czy za pieniądze swoje MMA, no, wysłać 100 parę płyt, to nie potrzeba jakichś wiele pieniędzy. Także... Na 3 lata mi ciągnie. Ale nieważne, co by Tom zrobił, nadszarpnięte zaufanie przez niewysłanie pierwszego preorderu, potem drugiego, no, zostało tak mocno, że po prostu każdy na Tomba pluł. Raper po przygodzie Fame MMA spróbował swoich sił jako vloger, ale i tam nie udało mu się zebrać szerszej widowni. Historia Tomba pokazuje, że nawet mając talent i masę fanów, ciężko coś osiągnąć, będąc złym człowiekiem. Utwory tego gościa były grane w radiu i telewizji, a niektóre jego numery wykręcały po kilkanaście milionów wyświetleń. W 2017 roku Vixen opublikował utwór Romantyczna Miłość, który momentalnie zaczęły grać stacje radiowe, co się stało, że nie mówimy o Vixenie, chociaż jako o szerzej znanym artyście. Jego świadomość muzyczna i wiedza wokalna robi wrażenie, a melodyjność przebija większość sceny i to nie tylko tej rapowej. Jego numery sprzed roku raczej mają około 100 tysięcy odsłon, a miesięczna ilość słuchaczy na Spotify to również 100 tysięcy. Kiedy to wrócił po 3 latach ze swoim nowym albumem i chciał zrobić troszkę szumu, żeby ludzie dowiedzieli się o tym albumie, no, moim zdaniem nie wybrał najgorszego sposobu, ale akurat jakoś tak się wydarzyło, że słuchaczy
oburzyła ta sytuacja. Udawał on chorobę serca, co było nawiązaniem do jego płyty Złamane serce. Niestety źle zostało to odebrane przez słuchaczy. W budowaniu osobistej marki niefortunna również okazała się ksywa, czyli Vixen. Aktualnie to Vix.n, jednakże przedtem raper przedstawiał się jako Vixen, czyli dokładnie tak samo jak nazywa się strona z filmami dla dorosłych. Nie mam na ten temat żadnej informacji, ale wydaje mi się, że mogło to pomóc z ucinaniem zasięgów na YouTube. Co prawda Vixen kariery jeszcze nie zakończył i przykładem innych raperów możemy twierdzić, że karierę można zacząć naprawdę w przeróżnym wieku, także traktujcie Vixena jako ciekawostkę, który jeszcze być może nas zaskoczy. To raper, którego zdecydowanie ciężko nazywać zaginionym, ponieważ jest on aktywny i działa, ale chciałem poruszyć jego temat jako ciekawostkę, który stracił przeogromny potencjał. Zdecydowanie bardzo daleko mu do tego stanu sprzed kilku lat. W pewnym momencie swojej kariery Kartki był czołową postacią wytwórni Quequality. Wyróżniał się stylem na wiki, często mocno śpiewanym, a także tematyką, która często nawiązywała do uniwersum Sapkowskiego Wiedźmin. Nic nie zapowiadało, aby długo budowana pozycja w rapie mogła z dnia na dzień zniknąć, aż do momentu wyciekła afery. Była dziewczyna Kartkiego opublikowała nagrania, w których można usłyszeć naprawdę nieprzyjemne kłótnie czy znęcanie się słowne. Zarzuciła mu również bicie i mobbing. Ja tutaj nie chcę ferować jakichś wyroków, jest mi daleko od tej sytuacji, nigdy zbytnio się nie interesowałem tym, bo było to dla mnie zbyt zagmatwane. Nie mam zamiaru tutaj nikogo podczas tego materiału oceniać. Nie wiem kto zawinił w tej sytuacji, być może Kartki, być może Wiktoria, być może każdy po trochę, nie jest to ważne na ten moment. Niezależnie gdzie leży prawda, internet wydał wyrok i rozpoczęto akcję skancelowania Kartkiego. I w większym stopniu akcja się udała, bo przez pewien okres jakakolwiek wspominka o Kartkim wiązała się z natychmiastowym przypomnieniem tego, że jest damskim bokserem. Sytuację pogorszył tylko Quebo, który w swoim powrotnym singlu wspomniał o tej sytuacji. Jeszcze wyhodowałem chwasty, typ z mojej wytwórni tu kobiety jak ćwiartki. Ponadto równie dziwne sytuacje wydarzały się z jego nowymi dziewczynami. Tam też się działy jakieś rzeczy, jakoby miał się je bić, z nimi się bić. No nie wiem, jest naprawdę dziwne, skomplikowane i strasznie toksyczne, także nie wiem. Jak widać, Kartki dalej publikuje numery, które zbierają nawet po kilkaset tysięcy odsłon, a sam raper dalej ma ponad 200 tysięcy słuchaczy na Spotify. Jednakże wydaje mi się niemożliwym, aby wrócił do poziomu sprzed laty. I to na tyle w tym materiale. Jeśli doceniacie robotę, którą tutaj tworzymy, będę wdzięczny za suba, lajka i komentarz. Wy natomiast zdaję sobie sprawę, że w komentarzach zasypiecie o innymi raperami, których tutaj nie wspomniałem. I nie wspomniałem ich tutaj z pełną świadomością. Wiem, że mamy jeszcze Sitka, wiem, że mamy jeszcze Ace'a chociażby i pewnie wielu, wielu więcej, o których można by tutaj wspomnieć i przedstawić ich, ale stwierdziłem, że zrobimy po prostu drugą część z raperów, których wy wybierzecie sobie w komentarzach, bo ostatnio bardzo ładnie i prężnie jako społeczność piszecie mi, co mam robić tutaj za treści. Także jeśli ten materiał wam się spodobał, proszę o pozytywny odzew, potem propozycje, z kim robimy drugą część. Ja się z wami żegnam i życzę wam miłego dnia. Dzięki, na razie, cześć.